Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam, jakie zmiany na mapie zaszły ostatniego wieczoru i jakie nowe sekrety skrywa tajemnicza kostka. Zanim zaczniemy, to dam wam znać, że ten filmik najlepiej będzie oglądał się na słuchawkach, więc jeśli macie taką opcję, złapcie się o parę słuchawek i zapraszam do oglądania. Ale na głośnikach też da radę. Podczas wczorajszych 24 godzin, kostka raz na około pół godziny przemieszczała się z ostatniej runy ku wirze w zalewie zdobyczy. I tak, już w pełni naładowana, o 22 w niedzielę zatrzymała się tam, skąd ukradła wyspę. Jeśli teraz tam polecicie, to na pewno zauważycie, że kostka nie tylko teraz wyraźnie pulsuje i jest głośniejsza, ale też to, co chyba ciekawsze, wystrzeliła linię świetlną ku niebu, zakończoną promykiem. Zaraz do niej wrócimy. Podczas eksplorowania latającej wyspy będą nam teraz towarzyszyć mroczne, basowe i demoniczne dźwięki. Posłuchajcie sami. Tak za to brzmi kostka, gdy jesteśmy na dole w wodzie. Jak łatwo usłyszeć, wydają nam mroczne dźwięki, a czasami jakieś łagodne szepty. Co ciekawe, to nie jedyne przedziwne odgłosy kostki. Obiecałem wam, że wrócimy jeszcze do wiązki światła. A to dlatego, bo nie tylko ładnie świeci, ale jeśli się na nią spojrzymy, to usłyszymy tajemnicze głosy i nie tylko. Posłuchajcie sami. Niestety, po wzięciu tego dźwięku pod spektrogram nie ukazuje się nic ciekawego. Wiemy tylko, że już we wtorek lub środę będzie ogromna aktualizacja wprowadzająca wydarzenie Fort Nightmares, co oznacza, że prawdopodobnie kostka do tego momentu będzie na razie stała w miejscu. Wracając do samej wiązki światła, to według mnie otworzy ona na niebie nową wyrwę. Tak jak zrobiła to rakieta przybysza i tym dosłownie wpuści do świata Fortnite kolejne nowości, tak jak to było w piątym sezonie. Możliwe, że to sprawka samego przybysza i że wróci on w swojej rakiecie. Do tego chciałbym, aby w końcu został poruszony wątek z egzekutorem, postaci z piątego sezonu. Jego opis w grze może oznaczać, że właśnie na to wydarzenie z kostką jest przygotowany. I jak co filmie chciałbym wspomnieć, że jeśli chcielibyście mnie wesprzeć wydając fodolce, to byłbym wielce wdzięczny, jeśli w zakładce wesprzyj twórcę w sklepie Fortnite użylibyście mojej nazwy w grze. Ernest, dzięki. A, i chciałbym jeszcze wspomnieć o tym oto skinie postaci. Jest to bohater do ratowania świata, który już wkrótce pojawi się w tym trybie za darmo. I możliwe, że trafi też do sklepu Battle Royale. Ale dowiemy się tego dopiero przy najbliższej aktualizacji. I to tyle. Dajcie znać, co o tym uważacie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bajowym.